Chciałbym podzielić się paroma myślami z Księgi Objawienia. Nie będę czytał, może, oczywiście nie będę czytał wszystkich fragmentów, ale, ale chciałbym nawiązać do drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia. Między innymi, apostoł Jan, który był na wyspie Patmos, jak sam pisze, z powodu zwiastowania Bożego Słowa. Z powodu był zesłany na wyspę Patmos i z tego co mówi historia, tam na górze tej, tej wyspy była góra, na której był kamieniołom, i tam apostoł Jan pracował, tam był zesłany. I pewnego dnia, jak on mówi, w Dzień Pana, i my odbieramy to, że chodzi tutaj o niedzielę, ale możliwą rzeczą jest, że to wcale nie chodziło o niedzielę. Chodziło o dzień. W którym każdy poddany czy każdy mieszkaniec cesarstwa rzymskiego miał złożyć ofiarę na cześć Cezara Domicjana i miał wyznać, że on jest Panem. Bo to był dzień Pana tego ziemskiego, który on sobie ustanowił. I wielu chrześcijan stało przed wielkim dylematem, co zrobić, bo jeżeli nie składali ofiary cesarzowi, jako Bogu, i nie uznawali go Pana, dotoszły za tym konsekwencje, łącznie ze śmiercią. I Jan otrzymuje od Pana Jezusa Chrystusa objawienie. Otrzymuje słowa, które dotyczą wtedy, teraz i dotyczą tego, co ma się wydarzyć, i my w tych czasach żyjemy. I tu jest napisane tak do Niego: Napisz więc, co widziałeś. I co jest. I co się stanie potem. Napisz więc, co widziałeś, co jest i co się stanie potem. I ta księga jest pełna niesamowitych obrazów, pokazujących tego, co jest i tego, co ma się wydarzyć. I my wchodzimy w te rzeczy, które mają się wydarzyć. I ja dzisiaj nie o nich chcę mówić. Chcę mówić o tych rzeczach, które Jan widział, które działy się w tym czasie, kiedy on żył. Bóg objawił mu to, co jest. Drodzy, kiedy tak rozmyślałem sobie w domu i, i wcześniej, kiedy czasami wchodzimy na różne strony, mamy możliwość czytania różnych rzeczy, i różni, że tak powiem, w cudzysłowie, prorocy wypowiadają się. Jasnowidzowie wypowiadają się. Ale ostrzegam przed tego rodzaju lekturą. Przed tego rodzaju, bo wchodzimy w, w źródło, które nie jest Bożek. Pozwalamy zaszczepić sobie myśli, które nie są od Boga, ale są ze źródła ciemności. Prawda? Czy to będzie wróżka? Czy to będzie horoskop? Oto wchodzisz na teren ciemności, działania sił ciemności. I no, co ma chrześcijanin? Co ma do czynienia ten, który należy do Boga z takimi rzeczami? A musimy mieć tą świadomość, że kiedy coś słyszymy, coś czytamy, to czy chcemy, czy nie, gdzieś to tam buzuje, krąży w naszym umyśle, czasami trudno jest się tego pozbyć. A druga rzecz, musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia, że za tym kryją się konkretne siły duchowe, siły ciemności. Ale ty i ja mamy napisane Słowo Prawdy, mamy dostęp do źródła czystej wody Bożego Słowa, Słowa Proroczego. Apostoł Piotr właśnie w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale, mówi: Mamy Słowo Prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, sprawdzone. A więc w moim sercu było coś takiego, żeby między innymi przestrzec nas, abyśmy nie fascynowali się, nie żyli, nie opowiadali, nie czytali ze źródeł, które nie są bożymi źródłami, które zasmucają Pana, zasmucają Ducha Świętego, które będą powodować, że my znajdziemy się w niefajnej sytuacji i, i, i też przed, przed obliczem Bożym. Tej, kiedy Jan otrzymuje słowo, są mu objawione listy do zborów, konkretnych zborów. Wiemy, tych siedem zborów, tam dzisiejsza Turcja, Azji. Jan słyszy i tam mówi: przekaż to, co duch mówi, do zborów. Napisz. Jak ktoś powiedział. Objawienie jest wyjątkową księgą pod każdym względem. Bo to nie jest tak, że Duch Święty inspirował Jana do pisania, ale coś mu jest pokazane, coś mu jest powiedziane, on to ma zapisać, co widział i co słyszał. I ten przekaz jest taki dziwny, bo Bóg Ojciec przekazuje to synowi, syn przekazuje, syn Boży przekazuje to aniołowi. I Duch Święty jest to zaangażowany, bo za każdym razem, każdy list, każde takie poselstwo kończy się, kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch do zborów. A kiedy jest napisane, że co mówi Duch, pamiętacie, Jezus komunikuje to Janowi, do zboru napisz, to mówi ten. Mówi Jezus. A na końcu jest powiedziane to, co mówi Duch. Niech każdy słucha uważnie, co mówi Duch Święty. Dlatego, że Duch Święty mówi dokładnie to, co chce Jezus. Oni są razem i jedno w tym, w tym przekazie. Tak więc jest przekazane słowo do zborów i mogę sobie pomyśleć tak, gdyby nagle Pan zaczął przemawiać do zboru w Czechowicach. Nowe życie. Jestem ciekaw, jakie słowa by były skierowane do naszego zboru. Czy wymienione by zostały w sensie pozytywnym czy negatywnym jakieś osoby spośród nas. Ale jednego możemy być pewni. Jezus jest obecny w swoim kościele. On przechadza się pośród złotych świeczników. On doskonale zna sytuację, doskonale zna kondycję duchową zboru i każdego z nas indywidualnie i nic nie jest ukryte przed nim. Listy są napisane po to, właśnie to są listy, w których objawia się miłość Pana do kościoła. Bóg przemawia z ogromną miłością do kościoła. Nawet kiedy tam jest nie jest dobrze, nie dzieje się dobrze, to możemy widzieć w tych listach ogromną troskę i miłość Pana o swój kościół, o swoje zbory. I nigdy, powiem tak, nigdy nie mogę sobie pozwolić, aby lekko traktować zbór Pana. Dlatego, że lekko traktując zbór Pana, lekko traktujemy samego Pana. Bo on jest głową, a zbór jest ciałem Pana. Zwróćcie uwagę. Jezus mówi o zborach, które nie mają jakichś większych problemów albo żadnych problemów, ale też o zborach, które borykają się z dużymi zborami, ale w oczach Pana każdy z nich nadal jest złotym świecznikiem. Prawda? Drodzy, i tam jest takie szczególne słowo, które pojawia się w objawieniu. Zwycięstw, zwycięstw. I sobie tak myślałem, to panie, tak cały zbór, właściwie, ale tam jest napisane: zwycięzca odziedziczy, zwycięzca otrzyma, zwycięzca nie dozna drugiej śmierci. Zwycięzca. To pokazuje, że chociaż jesteśmy społecznością, to możesz być zwycięzcą, ale nie musisz być zwycięzcą. Że niektórzy w zborach są zwycięzcami, inni nie są zwycięzcami. Tylko zwycięzca otrzyma. Tam nie jest napisane cały zbór zwycięzca otrzyma. Chwała Bogu, gdyby cały zbór i wszyscy byli zwycięzcami. Ale to ty i ja mamy wpływ, to my decydujemy. To ode mnie i tylko ode mnie zależy. Czy będę zwycięzcą, czy nie? Czy będę zachowywał się jak ten, który w sposób zwycięski przechodzi przez różnego rodzaju doświadczenia, próby, sytuacje i zachowuje swoje serce czyste, nieskalane? Tylko ode mnie. Bo przecież każdy z nas będzie musiał zdać sprawę przed Panem. Ze swojego życia, ze swojego życia. A więc, drodzy, chciałbym, przez to teraz ja tak patrzę na ten zegar, chciałbym, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że chcę być w moim zboże zwycięzcą dla Jezusa Chrystusa. Nie chcę przegrać. Nie chcę, żeby diabeł złamał moje życie i moją relację z Bogiem. Kiedy patrzymy na te siedem zborów, wiecie, że tam na, na północy naj, najwyżej był ten Pergamon. Tam, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe, dalej na wschód, albo tam właśnie nadół w kierunku Efezu i dołem troszeczkę obejmując Azję mniejszą. Biblia nam mówi, że diabeł mieszka na powietrzu, w, w okręgach niebieskich. Tak pisze list do Efezja. To jest jego miejsce, jego sie, siedziba, i muszę Wam powiedzieć, dopiero przychodzi, albo zbliża się, już jest bardzo blisko czas, o czym właśnie co Jan zobaczył, że zostanie zrzucony na Ziemię. Tam z, z tych kręgów niebieskich. I to będzie ten końcowy czas, kiedy jest napisane, że czasu ma niewiele. I to będzie ten wielki ucisk. On będzie szalał tutaj na Ziemi. Ale jednego możemy być pewni, bracia i siostry, że Bóg nigdy nas nie zostawi samych sobie. My zdajemy sobie sprawę, i każde Boże dziecko ma tą świadomość, że nieustannie toczymy w naszym chrześcijańskim życiu duchową walkę, bój wiary. I to słowo jest ciekawe na określenie boju. To jest słowo greckie, agon, od czego jest agonia. Zmagasz się czasami w walce o wiarę, żeby zachować wiarę, żeby odnieść zwycięstwo, i czasami zmagasz się jak Jezus albo jak wielu mężów Bożych, apostołowie z płaczem, ze łzami wołając: Panie, pomóż mi i daj mi zwycięstwo. Powiemy, że zwycięzca. Odbierze tylko nagrodę. Zwycięzca będzie nagrodzony. I tutaj, na, kiedy ten, tam czytamy, że w tym mieście Pergamon i ten zbór, który tam powstał w tym mieście, jest w miejscu, gdzie jest dosłownie tron szatana. Wiecie, że diabeł nie może być wszędzie. On ma swoje demony. To tylko Bóg jest wszechobecny, ale nie diabeł, ale tam miał swój tron. I ja myślę, że diabeł ma kilka takich swoich tronów na ziemi. Chociaż jego działanie jest w, tej, w tych okręgach niebieskich. On działa także na ziemi, ma takie szczególne miejsca swojego kultu. Tam w Pergamie był czczony Zeus, nie tylko zresztą tam, ale to było najważniejsze bóstwo, które tam było. Tak zwany król bogów greckich, rzymskich. I tam był potężny pergamoński ołtarz zbudowany na cześć tego bóstwa Zeusa. Notabene, później Hitler i naziści ten, to, ten, ten ołtarz pergamoński wzięli do Berlina, ukradli i on tam się znajduje. Tron szatana. Ale nie wszyscy, nie każdy zbór był tak blisko, drodzy. I chociaż te zbory, wiecie, diabeł atakuje zbór w różnoraki sposób. Mamy tutaj przykłady zborów jak Pergamon, jak Tiatyra, że Kościół atakowany jest od środka przez fałszywych nauczycieli. Tam była między innymi w Tiatyrze fałszywa prorokini Jezebel. Zbór w Smyrnie, zbór w Filadelfii atakowany był przez prześladowania z zewnątrz. Tam wspomina, Pan to objawia Janowi, aby te zbory wiedziały. Są tacy, którzy są synagogą, ale tak zwaną synagogą szatana. Podają się za Żydów, ale nie są Żydami. Nie mają wiary Bożej w swoim sercu. Ale były dwa zbory. Laudycea, Efes, tam na dole, dalej od tego miejsca, gdzie był tron szatana. I tak naprawdę, ktoś to ładnie powiedział, ani od zewnątrz, ani od wewnątrz, oni się sami rozkładali. Znaczy duchowo się rozkładali. Z Laodyceą to my wiemy, prawda? Obyś był zimny albo gorący. Właściwie nie ma przeciwników z zewnątrz, nie ma jakiejś fałszywej nauki, ale oni sami coś tracą dzień po dniu i nawet tego nie widzą. Nawet tego nie widzą. I do zboru w Efezie, kiedy, podobnie jak do zboru w Efezie, Pan przemawia i, i mówi: Ja znam. Twoje uczynki, znam twoją, Twoje poświęcenie i, i Twój trud, i Twoją wytrwałość. Wiem, że nawet nienawidzisz uczynków Nikolaitów, takich nauczycieli niemoralności, którzy mieli swoją własną doktrynę spojrzenia na sprawy Boga i wręcz uważali, że cała materia jest grzeszna i Bóg nie mógł jej stworzyć. I, I doprowadzali jednych albo do totalnej rozwiązłości, i propagowali tą rozwiązłość. Mówi, wiem, że nienawidzisz, wiem, że rozpoznałeś fałszywych nauczycieli, wiem, apostołów. To mi się podoba, ale mam przeciwko tobie jedną rzecz. Jaka to była rzecz, drodzy? Co miał pan przeciwko temu zborowi? Pamiętacie? Co? Mam ci za złe, że oddaliłeś się. W niektórych tłumaczeniach porzuciłeś pierwszą swoją miłość. To Ci mam za. I jeżeli się nie upamiętasz z tego, to nawet jestem gotów usunąć ten świecznik. Wiecie, ci przywódcy tego zboru w Efezie, jak powiedziałem, oni poważnie traktowali. Sprawę nauczania, nauki, umieli rozpoznać tych podstawionych, tych pseudoapostołów, którzy o sobie mówili. Oni to potrafili i nie dopuścili ich do kazalnicy. Ale nawet nie zauważyli, że coś dzieje się gdzieś tam pod skórą, jeśli chodzi o, o, o ich życie. Od jakiej miłości się oddalili? Miłości do Pana? Miłości do siebie nawzajem? Czy miłości, jak słyszeliśmy dzisiaj, do zgubionych ludzi. Jak myślimy? O jaką miłość chodzi? Mam ci za złe, że oddaliłeś się od pierwszej miłości. Mam ci za złe. Ilu z nas by powiedziało, chodzi o miłość do Pana? A ilu z nas chodzi o miłość jeden do drugiego? A ilu by powiedziało, nie, tu chodzi o miłość do zgubionych dusz, już zaprzestali ewangelizowania. Ja myślę, że chodzi o wszystko. Tak naprawdę, jeśli moja... Stygnie moja miłość do Pana, stygnie miłość do siebie nawzajem. I coraz mniej jestem zaangażowany, aby głosić, aby siać, aby dzielić się Ewangelią Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie ma miłości, czy tracę miłość, nie ma autentycznej, szczerej otwartości, jeden wobec drugiego, serdeczności. Uprzejmości i tak dalej, to muszę Wam powiedzieć, to znaczy, że brakuje mi tej miłości do mojego Zbawiciela. Nie ma innej opcji. Jedno z drugim, jedno wynika z drugiego, jedno z drugim jest związane. I wtedy Jezus mówi: Powiedz to zborowi, bo zwycięzca, bo zwycięzca ten, który zwycięży, ten, który wróci, będzie pełen miłości do mnie, do siebie, do, do zgubionych. Ten zwycięzca będzie spożywał z drzewa życia. Ten będzie spożywał. Kiedy czytamy o zborze w Smyrnie. To jest zbór, Efes był bogatym zborem, tak jak dla Odycja, to były duże, bogate zbory. Ale smyrna Filadelfia, to były małe zbory, małe społeczności. Tam Pan wyraźnie mówi: Masz niewielką moc. Mówi, jesteś, jeśli chodzi o smyrne. Jesteście. Ja znam Was. Jesteście ubodzy, także pod względem materialnym. Ale w moich oczach jesteście bogaci. Wiecie, być ubogim materialnie to nie ma żadnego znaczenia. Ale być ubogim duchowo to jest tragedia. Powinna być dla nas. Pan mówi, ja was, was znam. Do anioła zboru napisz, znam ucisk Twój, ubóstwo, lecz ty jesteś bogaty. Chciałbym, żeby Pan, patrząc na moje życie, na nasze życie, mógł powiedzieć: Ja cię znam, ja wiem, ale w moich oczach jesteś bogaty. Bo ten zbór w Smyrnie doświadczał ogromnych prześladowań i diabeł. Wystąpił przeciwko temu zborowi i wierzącym w tym zborze. Bluźnią ci tak zwani synagogi Szatana, ale też niektórzy z Was zostali wtrąceni do więzienia. Dobrze, że Jant i Pan tu objawił, będzie to trwało 10 dni. I wiadomość jest taka: wszyscy zakończą śmiercią. Te osoby, które zostały uwięzione. Czyli nie zawsze wszystko kończy się cudownym uwolnieniem. Tak jak Piotr, który był yy, pilnowany przez bodajże w sumie 16 strażników. Przykuty, pilnowany przy bramach. Cudownie wyprowadzony, kiedy zbór się modlił. A Pan mówi, nie, Ty bądź wierny aż do śmierci. Bądź zwycięzcą. Haleluja. Drodzy, mamy być zwycięzcami, a zwycięstwo nie zawsze oznacza, że będzie prosto, łagodnie, cudownie, zawsze słońce, ale zwycięstwo oznacza, że ty i ja pozostaniemy wierni panu, miłując go do końca. To jest zwycięzca. Poniosą śmierć, ale ty bądź wierny. Bo wtedy, kiedy zachowasz wierność, będziesz wierny aż do śmierci, dam ci koronę żywota. Nie ominie cię wieniec zwycięzcy. Każdy zbór otrzymuje niesamowite przesłanie. I ja się tak, Boże, mów do mojego serca. Panie, przemawiaj do mnie, kiedy otwieram Biblię. Kiedy się modlę, Panie Duchu Święty, przyjdź, i daj mi objawienie w jakim miejscu ja jestem. Panie, mów do naszego zboru, abyśmy mogli to co krzywe wyprostować, to co za niskie podnieść, a to co za wysokie zniżyć, aby Pan był uwielbiony, a my, abyśmy okazali się zwycięzcami. Piękny zbór, mały liczebnie, ale gotowy oddać życie za swojego zbawiciela, za swojego mistrza. I Pan mi obiecuje: będziesz miał. Dam Ci wieniec życia. Dosłownie tam jest to użyte słowo, wieniec, u nas często tłumaczone jako, jako korona. Drodzy, tak więc pamiętajmy: Bóg oczekuje, że ty ja. Będąc w zboże, będziemy tymi, którzy zachowują się jak zwycięzcy. To znaczy, zachowując się tak, jak czego On od nas oczekuje, mówiąc swoim słowie. Miłujcie jedni drugich, przebaczajcie jedni drugich, szanujcie jedni drugich, słuszcie jedni drugim. Tylko wtedy. Jest jedna ciekawa rzecz, to już dawno zobaczyłem, bo nigdzie do żadnego zboru. Ani tam, gdzie był tron szatana, ani tam, gdzie była ta zwodnicza prorokini Jezebel, ani tam, gdzie Pan już był poza zborem. Stoję u drzwi, tak? Jezus jest poza zborem. Wyobrażacie sobie nabożeństwa bez Chrystusa? To jest religia. Coś jest zrobione, ale tam już nie ma pana. Z powodu ich pychy, zarozumiałości, dobrego samopoczucia. Ale oni w tym wszystkim nawet nie zauważyli, że już pana tam nie ma. Ale czy on ich zostawił? Nie. Jezus mówi: Stoję u drzwi. Może ktoś w tym zboże w Laodycei otworzy, ja znowu tam wejdę. Do żadnego z tych zborów. Bóg nie powiedział: Zostaw ten zbór i idź do innego. Prawda? Do żadnego. W sardes było, Pan mówi: Jest tylko kilkoro z Was, którzy zachowaliście czyste, białe szaty. I oni będą ze mną chodzić w białych szatach przed moim obliczem. Drodzy, kiedy tak słuchałem na ten temat, kiedy tak rozmyślałem, to słowo mnie niesamowicie uderzyło. Zwycięzca odziedziczy. Mogę być zwycięzcą, jeśli tylko chcę być zwycięzcą. Albo mogę być przegranym. I to nie zależy od nikogo innego, jak tylko ode mnie samego. Od mojej postawy, od moich reakcji na postawę innych. Czy ona jest Bożą reakcją, właściwą reakcją, czy nie? Tak więc... Ten zbór w Smyrnie, zbór w Pergamie. Zobaczcie, tam jest tron szatana. Tam są ludzie, którzy doświadczają prześladowań. Jest tam wymieniony wierny świadek Antypas. I on mówią: nawet widząc jego śmierć, nie wystraszyliście się jesteście mi wierni. Ale mówi, tam było coś. Są tam tacy, którzy trzymają się fałszywej nauki Balama, Nikolaitów, czyli nauk, które ludzie, którzy zachęcali chrześcijan do niemoralności, do składania czy spożywania ofiar mięsa z ofiarowanego bóstwom, przez co jakby łączyli się duchowo z pogańskimi bóstwami. I Bóg chce to doprowadzić tam do ten, ale mówi tak, ale zwycięzca. Pan będzie walczył z, z tymi ludźmi mieczem swoich ust, ale mówi zwycięzca. Ten, który nie pójdzie za tym, ten, który się nie da temu tym poglądom tam szerzonym, zwycięzca otrzyma nieco zmanny ukrytej i kamyk biały z nowym imieniem. Takie kamyk biały oznaczał akceptację, przyjęcie. Będziesz przyjęty przez Pana. I otrzymasz imię, które On Ci nada, i które tylko On będzie znał i Ty. Imię zwycięzcy. Moglibyśmy tak mówić o każdym z tych zborów, do których Pan przemawia, do których Pan ma takie jasne, wyraźne przesłanie każdy z tych listów skierowanych jest wyrazem ogromnej miłości i troski Pana o Kościół i Pan chce, żeby było naprawione to, co powinno być naprawione, aby oni mogli być zwycięzcami. Kiedy otwieram pierwszy rozdział Objawienia Jana, widzimy chwałę Jezusa. Wiecie, widziałem go, jego oczy płonęły, w jego ustach był miecz obosieczny, słowo Boże. Prawda? Szata biała od, od głowy do stóp, przepasana złotym pasem, nogi rozżarzone jak mosiąc w ogniu. Potężny, potężne objawienie Chrystusa pełnego chwały. Ale cały ten strój, ten wygląd, to był strój sędziego, który przychodzi. Ten, który będzie sądził Ziemię, ten, który będzie sądził świat. I oczywiście, przed którym też o, będzie musiał stanąć kościół, każdy z nas, aby zdać sprawę z naszego szafowania, z naszej społeczności osobistej z nim. I Jan widząc to, pada jak martwy. On już nie jest zdolny tak oprzeć się jak w wieczorniku o piersi Jezusa jest uwielbiony, pełny chwały i mocy Chrystus. Ale co jest ciekawe? Pełen jest Chrystus przedstawiony na początku tej księgi. A później przedstawione są to wszystko co się wydarzy: plagi, sądy i tak dalej. A na końcu przedstawiona jest przyszła chwała, nagroda dla tych Którzy wytrwali do końca zwycięsko wytrwali zachowali wiarę okazali wytrwałość wszelkiego rodzaju przeciwnościach i trzymali się tam jest napisane w czternastym rozdziale objawienia w wierszu 12 i zachowali przykazania Boże Trzy rzeczy pozwalają nam przejść zwycięsko kiedy, Wytrzymujemy w najgorętszych, najtrudniejszych chwilach, pozostajemy wierni Panu. Nie wycofujemy się. Po drugie, kiedy trzymamy się przykazań Pana, czyli słowa Pana całym sercem. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy przylgnęli do Jego Słowa. I po trzecie, zachowali wiarę, ufność w panu aż do końca to pozwoli nam przejść w każdej sytuacji zwycięsko drodzy a więc objawienie Chrystusa później te różne rzeczy a na końcu wspaniała chwała obietnice, nagroda dla tych którzy zwyciężają każdy z tych listów każdy z tych listów nosi tą formułę na początku przemawia Chrystus objawiony jest Chrystus jako świadek wierny, jako ten, który trzyma w ręku te gwiazdy, prawda, i przechadza. A na, później są sprawy, które Bóg ma do nich, a na końcu jest obietnica dla zwycięzcy. Drodzy, jestem poruszony tym i chciałbym się modlić, chciałbym wezwać, chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość, chciałbym wezwać siebie, każdego z nas. Bądź zwycięzcą. Bądź zwycięzcą. Nie szukaj wymówek dla postaw, zachowań, słów, które. Bo coś tam. Nie. Bądź zwycięzcą. Ja się tak samo zastanawiam nad pewnymi rzeczami, które dzieją się w Związku z Ukrainą. Ale pamiętacie, Jezus mówi: Nie oddawajcie złem za złe. Nie mówię teraz to w kontekście wojny w ogóle. Nie oddawajmy. Jeśli was przeklinają, co mamy robić? Co powinniśmy robić? Wiecie, co znaczy błogosławić, dobrze mówić, dobrze życzyć. Tylko zwycięzcy. Jest standard Bożego Dziecka objawiony w Bożym Słowie. I takim pragnieniem Jezusa, wyrażone to jest w ósmym rozdziale Listu do Rzymian i w jednych miejscach, abyśmy się stali podobni do obrazu Jego Syna. Przed każdym z nas jest wyzwanie. Przed każdym z nas jest wyzwanie. Panie, kim jest ten, ten zwycięzca? Powiedziałem, te trzy rzeczy to jest minimum. Mogę go rozpoznać. Że trwa w tej pierwszej miłości, mogę go rozpoznać, że trwa w tej bojaźni Pana, czyli w respektowaniu Bożego Słowa w swoim życiu. I to przedkłada ponad wszystko inne, aby w ten sposób zadowolić i oddać prawdziwie chwałę Bogu. Bo tylko wtedy będzie nasza chwała miła Bogu. Kiedy wiernie, gotowi nawet. Za cenę oddania życia będziemy wiernie stać do końca po stronie Jezusa. Niech nas Bóg błogosławi. Bądźmy zwycięzcami, bracia i siostry. Bądźmy tymi, którzy oddają chwałę świadomie Bogu, bo On jest jedynie godny. To to słowo godność On jest jedynie. On, który ma tą wartość, aby odebrać wszelką chwałę i cześć i uwielbienie z naszego życia i z naszych ust. Powstańmy. Chciejmy błogosławić naszego Pana, naszego Zbawiciela. Chciejmy Go wywyższać. Bracie, siostro, Bądźmy tymi, którzy zwyciężają. Halleluja. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty żyjesz. I dziękuję Ci, że Ty dla nas zwyciężyłeś. Przeszedłeś przez największe cierpienie, największe odrzucenie, przez ból i cierpienie. Stałeś się grzechem dla nas i za nas, Panie. Dziękujemy Ci, że zwyciężyłeś dla nas królestwo. Zbawienie. Żywot wieczny, przebaczenie grzechów. Panie, daj nam chodzić każdemu z nas, daj nam łaski i siły, abyśmy byli zwycięzcami. W naszych domach, abyśmy byli zwycięzcami, chodzili po Bożemu, w naszym zborze, w naszej pracy, gdziekolwiek jesteśmy, aby, abyśmy byli zwycięzcami, Panie. Tą solą, tym światłem. Panie, wielbimy Ciebie. Panie, chcemy Ciebie zachęcać, chcemy się błogosławić i błogosławimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie cześć. Amen.